Cześć, witam was w nowej serii. Jak widzicie, zaczynam nagrywać z gry Kingdoms of Amalur: Reckoning. Macie napisy, więc w sumie mogę sobie pogadać. Trochę w tą grę pograłam, spodobała mi się, stwierdziłam, że mogę coś z tego nagrać. Jeśli nie będzie się cieszyć zainteresowaniem, to będę po prostu sama sobie grać w tą grę, nie będę tego kręcić. A jeśli się spodoba, to nakręcę po prostu wam wszystko, całą grę jak przechodzę. Mam nadzieję, że dźwięk jest dobrze, ale jeśli będzie źle, to w następnym odcinku po prostu coś zmienię. No jak widzicie, idą sobie dobrze, rycerze atakują ich ci źli. Tak ogólnie ta historia wygląda. W sumie powinna chyba zamilknąć, posłuchajcie sobie trochę. Aggressive, ambitious, visionary. He had power like none we had ever seen. Terrible. Tak, w ogóle mam nadzieję, że nie słychać odkurzania u mnie w domu. Och jej, jakie to było straszne. Tak w ogóle zawsze jak widzę ten filmik, to wydaje mi się, że on powinien uciąć głowę temu facetowi na ziemi. Ale może to tylko takie moje. Może jestem po prostu przyzwyczajona do większej brutalności. Taki cios w plecy, co to kurczę było. Takie mało brutalne, mało efektowne. W ogóle fajne są te zbroje, ale tych złych. Ci dobrze mają takie zwykłe, ci źli mają takie fajne, ozdobne. I ten mieczek jest bardzo ładny. Tak jak grałam, to takiego mieczeka się jeszcze nie dorobiłam, ale no zobaczymy, może coś takiego ładnego kiedyś miała. Ojojoj. Until we died. Tak w ogóle coś z tymi napisami jest tak troszeczkę spowolnione. Nie wiem, czy to jakaś... Czy to mi tak schizuje komputer, czy co? Zobaczymy zresztą. Kiedy zaczęłam kręcić? 2 minuty temu? No to będzie spoko. Tak, w ogóle mam przed sobą zegarek, znaczy mam przed sobą komórkę, w której mam zegarek, żeby widzieć, ile kręcę, nie? Bo z reguły zapominam to zrobić. Nie wiem potem. Jej, ślicznie to wygląda. A muzyka chyba jest za głośna. Ale co tam, zobaczymy. Ogarniemy to jakoś. Ech, kolejna scenka. Znaczy, najpierw był filmik, teraz będzie scenka. Tak wiem, mam mało FPS-ów, ale sprawdzałam i chyba nie powinno być tak źle. Tak, to są jakieś tam gnomki. Always a surprise, eh, Gran? Ten gnomek ma niezłego wąsa. Don't matter what it is. Dead's dead. Tak w ogóle śmieszny akcent mają te gnomki. All we've seen. Go on and pull back the sheet, though. It'll need to be in our report. Tak w ogóle nie wiem, czy to przez nagrywanie, czy nie, ale tak wydaje mi się, że te głosy są niezbyt zsynchronizowane z tym jego ruchem ust. Aha, tworzymy postać, dobra. Jestem dziewczyną, wiadomo. Patrząc na wygląd, to w sumie najfajniejsze są te, wiadomo. I wcale nie chodzi o to, że jestem jakaś seksistowska i że kręcą mnie gołe baby, znaczy się tak, wiecie, obnażone, ale no taka jest fajna, ma fajną figurę i w ogóle. Też te uszka mi się podobają, takie spiczaste. Ta nie ma takich fajnych, ta ma fajniejsze uszy. Ale no, będę chyba nią. No już jak grałam ostatnio, też byłam tą laską. Podoba mi się ta perswazja, alchemia i kowalstwo. Bo to mi tak w sumie się... Ta ma fajny ten lockpicking, nie? Czyli otwieranie zamków. To nie jest nic fajnego. Ta też ma perswazję. I ma ten skradanie się rozwinięte. Ale nie, lepsza będzie ta kobitka. Idziemy dalej. I bierzemy, co nam się przyda. Przyda nam się na pewno... Nie. Armora nie chcemy. My byśmy chcieli...
chyba HP. Czy byśmy chcieli... A nie, z armorem jest physical damage, to byśmy chcieli jednak, tak. To chcemy. Chcemy tego Tyrdona. I jak będziemy wyglądać? Może zacznijmy od tego. Tak, to będzie strasznie długi odcinek, bo będę wybierać, jak ma postać wyglądać. A dobra, face'a i poprawimy. Nie, to jest za chuda. Ta taka spokowa była w sumie. Nie, to nie. To jest za dużo usta. To za małe. A ta. Chyba tą wybierzemy albo... Nie, tą. Dobra, skóry odcienik. Nie. Jesteśmy blade. Znaczy się ja jestem blada. Oczy. Chcę ciemne. Dobra. Kolor cienia też ma być ciemny. Ten? Na pewno ten. Ciemny. O, jest ładnie. A szmina? Szmina na pewno nie taka. Może taka albo ta. Taka. Zobaczmy kolor. O nie, to jest czarny taki prawie. Ja bym chciała taki bardziej... taki jest sexy. Włoski to już miałam wybrane. Już w sumie to jest moja trzecia postać i zawsze robię te same włoski, więc... Nie, łysa nie jestem. To były te włoski? Czy jakieś inne jeszcze były? Nie, definitywnie to były te. I nie czarne, tylko... Rudziaste, taki sweet. Nie jestem ruda. Z natury jestem blondynką. Co prawda... tak, jestem blondynką, możecie się nabijać. Ruda jestem, powiedzmy, z zamiłowania. Znaczy... Aktualnie. Jestem ruda. Czemu ona jest taka jakaś rozmazana? Wy też taką macie rozmazaną, czy to tylko u mnie tak reaguje jakoś, nie wiem. No dobra, co popatrzcie. I znowu się nie zsynchronizowały głosy, to chyba przez to, że się tak opóźnia przez nagrywanie. No ale zobaczymy. Jak się nie da grać, to wiadomo, że nie będę kręcić dalej tej serii. Ale jeśli nie będzie wam przeszkadzało lekkie opóźnienie, to będę spokojnie nagrywać. No. Boże, w ogóle jak ja się nagaduję tutaj. Aż się muszę napić. Must have been born under a lucky star, this one. Dobra, tak. Jest lepiej. Anything else we need? Jezu, jak to wolno trwa ten film. Znaczy się like wolno trwa. Jaki on jest spowolniony. Spowolniony. Tak, dobrze mówię, spowolniony. Taka masakra w ogóle. Ale w grze w sumie nie było aż tak źle. Tam miałam co prawda raptem 15 FPS-ów, ale... Ale to jest całkiem normalne u mnie przy nagrywaniu. Bez nagrywania mam tutaj 60 FPS-ów, a z nagrywaniem mam 15 albo 10. No, sorry, tak już jest. Tak samo w Minecrafcie na przykład. Oczywiście Ksarunia, tak. Tak samo w Minecrafcie. Jak nie nagrywam, mam 180-150 FPS-ów, jak nagrywam, mam 15-13, no to... A mam ustawione, żeby kręciło na 30 FPS-ach, a nie na 15, no ale... Nie wiem, tak już jest, tak już działa to chyba dziwnie. No dobra, nie będę marudzić. To jest w ogóle okropne. To, co teraz będzie, jest okropne. Boże, jak spoileruję. No, pobudka! W ogóle jak jestem przerażona, to jest też straszne. Ale jak ja bym się znalazła w takim położeniu, na pewno bym nie robiła tylko bym zrobiła takie bardzo ładne i głośne takie tak. Oczywiście głośniejsze i bardziej piskliwe, ale nie będę tak wrzeszczeć do mikrofonu, bo wszyscy mnie odsubują i nikt nie będzie mnie oglądał. Tak.
Może kiedyś, jak nagram jakiś horror, no to znaczy grę jakąś typu horror, będę tak się wydzierać, zobaczymy, czy ktoś to wytrzyma. No. Tak w ogóle mam piękne łachmany, jestem pięknie ubrana. Oprócz tego laska jest ładna, wiadomo, tak sobie ładnie zrobiłam laskę. Kurwa. Czy ja właśnie powiedziałam, tak sobie ładnie zrobiłam laskę? Dobra, bez komentarza. Taką ładną dziewczynę wrzem wybrała z ustawień. Wrzem, tak. No i niestety znalazłam się w pięknym położeniu. No dajcie mi się już bawić, a nie ona się wlecze i wlecze. Nie, najpierw chciałam pominąć to wszystko i wam tylko pokazać... Ale mam skrawny tyłek. Nie, tego wam nie chciałam pokazać. Chciałam wam pokazać po prostu samą grę. Ale stwierdziłam, że wtedy nie będziecie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. Dobra, ja troszeczkę zmienię ustawienia. No, tak widzicie, wygląda inwentory. To znaczy ekwipunek. To jest trochę wkurzające, bo żeby coś zmienić, na przykład broń czy coś, musisz klikać 100 razy. Ale to nic. To nic, to jakoś będzie to jakoś. Przyzwyczaję się później. Ale chciałam zrobić w opcjach. Tak, jestem noobem, gram na difficulty casual. Tak, jestem noobem. Chciałam, nie, w grafice coś zmienić. Chciałam zmienić w camera sensitivity. Może troszeczkę mniej. Bo... wkurza mnie to jak tak szybko. O, troszeczkę lepiej. Chociaż nie widzę zbyt dużej różnicy. Może jeszcze? Czekajcie. Tak w ogóle przepraszam, że to robię tak teraz, ale no nie było jak tego poustawiać, wiecie. Bo na innej postaci mam troszeczkę inaczej ustawione. Zresztą wiadomo, że mam inaczej, bo jak nie kręcę, to ta gra całkiem ładnie chodzi. Nie muszę mieć spowolnionej kamery itp. itd. Dobrze, więc idziemy, drepczemy sobie. Jesteśmy bezbronni, jesteśmy prawie nadzy. Tam coś się wali, tu coś się dzieje, ale tu coś widzimy. Jakąś skrzynię. Okej. Okay. A nie, widzimy jakieś disposal notes. Chcemy je zebrać, F. No F. No Boże, jedyne muszę z przodu podejść. No i... o, nareszcie, take. Właściwie nie wiem, po co je biorę, ale jak dają, to się bierze, tak się mówi. A w ogóle chcecie zobaczyć taki ładny ten motyw? Chcecie na pewno, każdy by chciał to zobaczyć. Fajnie, nie? I sobie spłonął. Dobrze, zabierzemy teraz z tego trupka coś. Zabrałam trupkowi jego miecz. Tak, weźcie ekwipunek. Escape. No i widzicie, inventory, weapons. I teraz widzicie, ile razy trzeba kliknąć, żeby coś zaekwipować. Jeszcze dwa razy, żeby wyekwipować, więc ogólnie jest troszeczkę nieciekawie. Dobra, to też zrobimy, bo nie lubię, jak mi się błyszczą te gwiazdeczki. Quests. Jakiego mamy questa? Dobra, enter, surrender. Okej. Okay. Otwórzcie drzwi. Tak w ogóle. To drepczemy sobie. Dreptu. Matko. Biegną jakieś małe gnomki. I gonią ich rycerze? Rycerze, nie? Nie żołnierze. Zaraz zabiją gnomka. Czy się ten jeden zabije gnomka? Ładnie sobie gnomek poleciał. Ten wrzask jest przerażliwy po prostu. Fajne takie. Fajnie to brzmi w ogóle to. Tuatha. Takie. Ach. Rozbijamy skrzynki, bo one są fajne. I rozbijamy też to. Rozbijamy wszystko, bo z niektórych wypadają pieniądze. Idziemy do szczura, zabijemy szczura. Dobra, zamordowaliśmy szczura, jest jeszcze drugi szczur do morderstwa.
Ała! Nie gryź mi, szczurze! Dobra. W związku ze szczurem idziemy tu. Ja tak w ogóle wzięłam... Coś tam z nich jest? A nie, dobrze. Stay away! No, stayam away, stayam. Ajajaj, chcę się zawrócić. O, tu chcę. Wiem, że początek jest trochę nudny. Nudny bardzo nawet. Ale, no tak to już jest. O, widzicie? Trochę golda. No, machaj. I zawsze trochę golda więcej, co jest fajne. Szkoda, że tak mało. Wydawało mi się, że wcześniej było tego więcej golda. W ogóle nie wiem, czy to jakieś losowe jest to. Z tym goldem, czy zawsze z tej samej skrzynki wypada. Gdzie w ogóle idę? Aha, dobrze, tu idę. I sobie drepczę. W ogóle boso idę, jak taki biedak. No skacz. Dobrze. No super, jeszcze mi pokaż, co muszę robić, żeby zdodżować. Jakbym była głupia i nie wiedziała. Jej, zabiłam gościa, teraz ciebie. Yeah. Masz za swoje, ciulu. Gnomka gnębiłeś. Te walki są fajne całkiem, ładnie to wygląda, jak tak macham tym mieczykiem. A, coś wypadło z niego. Gacie na dupę. A z tego też coś wypadło. Zaraz z tą pogadam, nie chcę jeszcze... Ty wąsaty dziadzie, nie chcę z tobą jeszcze gadać. I've seen you before. You were dead. You were dead, serio? By the Tobit world, you're alive. Wiem, że żyję. Co mi się stało? Umarłaś, no subcio. Dzięki, skapnęłam się. But your body was remade in the well of souls and somehow it tak wyglądałam dziurę na cycku. The well restored to your soul body and it worked. We must get to the better use right away. Mogli chociaż ładniejsze ciuchy mi dać do grobu, znaczy się. No w sumie. Kto to jest? Hughes. Professor Former assumes the well of souls is his life's work. The Tuatha are coming into the lower levels. If we hurry, we should be able to Tuatha. Tuatha, oni są tacy straszni. Och jej. Właśnie dwóch zabiłam, nie boję się ich. Let's get going. Tak przeżywałem te gnomki, są śmieszne. A dostałam healing potionki. Ale są straszne. Dobra, goodbye. On będzie za mną zapieprzał, no ale no nic. Muszę go znieść jakoś tam, wytrzymać to. Będziemy ubierać to EQ. Inventory. Armor. Oczywiście, że to jest lepsze. I oczywiście, że te gacie są lepsze. No, teraz wyglądam sexy. Obcisłe ciuszki. Nie ma już dziury na cyckach. O, i trochę golda. W ogóle podoba mi się ta gra, dlatego stwierdziłam, że coś stąd nagram. Nie podchodź, gnomek, bo cię zabije. Idź stąd, precz. Precz, no Jezus, precz, mówię. Stanie mi na drodze i muszę się męczyć, żeby go mijać. O, jeszcze buty, nie będę chodzić boso. Hurra, mam buty. Tak w ogóle jeszcze coś tu jest? Aha, skrzynki. Dobra, dawać. Golda, dawać golda. Ach, troszeczkę to jest niedopracowane. Czemu takich niskich, na przykład tych, nie mogę przejść? To jest śmieszne. Jak to jest takie tylko niskie, jakiś tam taki schodek i nie mogę na niego wejść, bo nie, bo zablokowali to. Trochę takie bezsensowne, no ale... Dobra, ubieramy buty. Armor. No dobrze, dziękuję, nie chcę podpowiedzi. Mam buciki.
Ojej, jaka jestem śliczna w tych bucikach. No dobrze, biegniemy z tym zardzewiałym mieczem na plecach. Musimy stąd uciec, musimy znaleźć jakiegoś Hooksa, czy jak on tam ma Hooks on mówił, czy jakoś tam, czy Hooks. Nie wiem, tak w ogóle, bo... żeby mnie było słychać, mam tak ściszone, że prawie gościa nie słyszę. Więc... super dead, no. Dead słyszałam akurat. Zawsze jak coś mówią o śmierci, to słyszę dobrze. Bo myślę, że chcą mnie zabić. Dobrze, oni tu wybuchną. O Jezu, zaspoilerowałam, przepraszam. Jezu, jest to w ogóle okropne. Okropna zagrałem Elka ze mnie. Tak, no wybuchnęli, tak jak powiedziałam. Wszystko się wali, aż się czen się tu. Czen się, dobrze, bo Boże. Przyszła polonistka. Sorry, musiałam się napić. Za dużo gadam. I po prostu... gardziołko wysycha. Okej. No i sobie drepczemy przez wodę. Ta woda jest na tyle płytka, że to wygląda, jakbyśmy biegli po tej wodzie. Jesteśmy tak troszeczkę zjezusowani. Jakaś dźwignia. Chyba drzwi otwiera, co? No tak. Nie chcę gadać z tym Encelem. W ogóle nie wiem, jak to się nazywa. Enkel? A te gnomki, nie wiem, pewnie to już wspominałam, mają bardzo fajny akcent, taki nie to kurczę, nie brytyjski, taki bardziej może jakiś, nie wiem, Irlandia albo nie wiem, kurczę, czy to Szkocja była? Nie, nie wiem, nie pamiętam. Byłam raz w życiu w Wielkiej Brytanii, ale i tak, kurczę, nie pamiętam, którzy mówili śmiesznie, czy to, kurczę, w Irlandii tak śmiesznie mówili, czy w Szkocji, a chuj wie. Nieważne. W każdym bądź razie ważne, że chociaż coś kojarzę, że to nie jest taki typowo brytyjski, tylko właśnie któryś z tych innych. Nie. Otwieramy sobie skrzyneczkę. O, nowe buty i dwa lockpiki. Jak się w ogóle mówi po polsku na lockpika? To jest do otwierania zamków, do włamywania się właściwie. Dobra, te są lepsze. Co prawda nie dają krytykala... krytykala, Boże. Nie dają krytykala, ale... A na razie się nie bawimy w krytykala, tylko w defa. Żeby nas nic nie zabiło przy okazji naszego chodzenia po tym... po tych podziemiach. O, tu mogę sobie jakąś broń wyjąć. A tu mogę rozwalić bloczki. No Minecraft, no. No bloczki. Pudełka, boksy, bloczki, Boże. To będzie chyba let's play z największą liczbą przejęzyczeń na YouTubie całym. Mamy jeszcze coś nowego, czyli rękawiczki. Te w ogóle te wszystkie takie teksty w stylu na przykład właśnie rękawiczki albo nie wiem, czen się, a nie trzęsie. To jest specjalnie. Proszę mnie nie poprawiać. Bo ja wiem, że tak się nie mówi, ale ja tak mówię. Bo ja taka jestem. I proszę mnie nie mówić, że papuguję po tym... po Bremie, czy tam po maćku.pl, bo wait, możecie sobie sprawdzić, że ja tak zawsze gadałam niepoprawnie. Aha, miałam... założyć... nie... coś miałam zrobić? Bo ja już nie ogarniam tak w ogóle. A nie, dobra, zrobiłam to już. Boże, jaka jestem... zamotana. Co to był za dźwięk? Aha. Mortuatha! Mortuatha! Mor! There is more! Nie, there are, kurwa. Dobra. No, shift. Nie chcę shifta. Co ja zrobiłam? Boże. A, zablokowałam jego cios tak fajnie. Widowiskowo. Dobra, ciebie już rozbiłam. I teraz ty, ciulu. Jep. Jak ja ładnie to robię. Chociaż się tak ładniej to robiłam w Skyrimie, bo robiłam te, wiecie, finishery. To w ogóle nie próbowałam nawet nagrywać Skyrima. Jestem ciekawa, jakby się... czy by się dało nagrywać na moim kompie. No niby nie jest zły komp, ale jakbym miała 8 GB RAM-u, to lepiej by to chodziło.
bo karta jest spoko, graficzna, niedawno wymieniałam, ale z RAM-em jest trochę kiepskawo i może z procesorem też trochę kiepskawo. Dobra, na drugą broń sobie stawiamy ten długi łuk. Przepraszam za takie właśnie teksty typu ten longbow. Wiem, że to jest takie... głupie takie gadanie, no ale tak czasem... Jak ktoś chyba nas atakuje. No, tu się zmieniało broń, dobra, może weźmiemy tą. Archers up ahead. Best shoot them before they see us. Ha. Ale ich ładnie rozwaliłam. Ty w ogóle nie lubię walczyć mieczem. No dobra, nie poganiaj mnie. W tej grze nie bardzo mi się te miecze podobają. Bardziej mi się spodobały dagerki. Noża. Są takie sexy. Nie wiem, ogólnie w grach lubię, na przykład w MMO, tak jak pisałam, że zrobię przegląd MMO. Zazwyczaj w MMO wybieram wojowników albo rogue'ów, czyli no tych. No tak, właśnie tych. Łotrów. Łotrów czy tam innych takich. A jak wiadomo, łotrki lubią walczyć nożykami, sztyletami. Na przykład w jednym takim fajnym MMO, w które grałam dosyć długo, mówię o Runes of Magic, grałam sobie, tam jest takie coś jak system dwuklasowy, grałam sobie tam wojownikiem z klasą łotra. No taki to był wojownik z łotrem połączony. Dzięki wojownikowi miało to taką zaletę, że byłam wojownikiem, że mogłam nie tyle nosić sztylety jako łotr, dwa w obu rękach po jednym, ale mogłam też nosić na przykład dwa topory w łapkach. Wyglądało to przepięknie i też przepięknie się kosiło ludzi, znaczy się ludzi, no mobki. I zresztą w PvP też to fajnie wymiatało. I tu w tej grze mi się to tak kojarzą te właśnie dagerki znalazłam. Mogę się na to przenieść. Te dagerki mi się... Kurczę, są słabsze od tego gówna. No ale dobra, wolę dagerki. Są takie bardzo, bardzo fajne. Zresztą zaraz zobaczycie, że to fajnie wygląda. Nie, czekaj, chciałam zmienić na to. Nie. A to mam, na to chciałam. Dobrze. Tak, mam metalowe gacie. Lepsze niż pasnoty. Nic nie powiedziałam wcale. No dobra, dajcie coś ciekawego. Nowe rękawiczki. W ogóle na tym... na tej pierwszej, powiedzmy, mapie to mnóstwo takich początkowych itemków. Co chwilę praktycznie coś przebierasz, bo znajdujesz jakieś lepsze. No ale jest to fajne, nie? Wiadomo, że jakoś tam zaczniesz tą grę, jak stąd wyjdziesz. Można powiedzieć, że to jest taki samouczek, jak to obsługiwać. Tak jak na przykład każą ci zestrzelić... O! To jest też fajna akcja. Idę się poskradać. No, nie mogę włączyć skradania się, nie wiem czemu. No, dajcie mi skradanie. O, dopiero teraz mogę włączyć skradanie. No i się skradam, skradu. Jest to po prostu przepiękne, tak robię sobie tak... Skradu. I tak zaraz będzie jebut. Ale po cichutku, bo ja nie robię głośno skradu.
i nie robię głośnego jebut, bo to tak wtedy nie jest fajne. I patrzcie to. Jep, jep. Jep. To jest po prostu piękne. Krew jej troszkę poleciało. Jak ja pięknie wyglądam, taka skradająca się. Podejdę tam dalej. Aha, jeszcze mogę go zlutować. To zlutnijmy go. A, nowa bluzeczka. Załóżmy coś nowego na siebie. Będziemy wyglądać sexy? Nie, raczej nie będziemy, właśnie. Nie będziemy wyglądać już sexy, bo jesteśmy okuci jak... Znaczy się zakuci jak takie, wiecie, puszki. No i się skradamy dalej. Tak, wiecie, po cichutku, po cichutku. Bo nas usłyszą. I zaraz ich zabijemy od tyłu. No szybciej, szybciej. Jep! Jak ja to zrobiłam? W ogóle 729 obrażeń mu zadałam i teraz temu. Co? Jebudu, jebudu. W ogóle czemu to tak się oddaliło, ta kamera? Ta kamera jest dziwna, wiecie? Czasami nie ogarnę. Ona tam się zawaliło na nich. O, mamy te otwieraczki, to znaczy lockpiki. O, ten też coś zostawił ciekawego. No dawaj mi. O, tylko golda. Gold! Nie no, wiadomo, że gold się przyda. Ale wolałabym jakiś ładny itemek. Najlepiej nożyki. Wiem, że na razie nie znajdę żadnych. Dobrze, no, nauczymy teraz magii i robię je budu. Bardzo efektowne są te zaklęcia. Czym jestem? Jestem zajebistą kobietą. Pasuje ci to? Czy przeszkadza? Tak. Gnomek się dziwi, kim ja jestem. A ja no cóż, jestem... Fajna jestem po prostu. Tu jest jakaś notka. Bierzemy to. I tyle. Spadamy stąd. I teraz możemy efektownie wykańczać naszych wrogów. Jako, że dali nam tego spela. To znaczy jakąś tam błyskawicę. I będziemy całkiem ładnie napitalać. Tak w ogóle długo nagrywam, a chyba nie aż tak. O, tu się coś zapisuje, więc zaraz pewnie będę się bić z kimś. Tu jest jakaś skrzynka. Powiedzcie, że nie jest zamknięta, bo ja nie jestem dobra w otwieraniu. Nie, dobrze. Na szczęście tutaj nie ma tych pozamykanych skrzynek. Zobaczmy, czy to jest lepsze od tego, co mamy. Armor. Teraz szukamy. Mamy to ubrane. 5. Tylko 2 dają manę. A, czyli dla magów. Ja tam taka magiczna za bardzo nie jestem. Będziemy takim trochę wojowniko. O Jezus Maryjo. Aha, pajączki to są dobre. No i patrzcie to. No właśnie, to mi się podoba w tym czarze. W ogóle w tej grze, że sobie mogę napitalać nożykiem, a później machnąć na przykład z tym czarem. A, dostałam rózgę. I teraz będzie mi ta rózga potrzebna. Wiecie, to taki jest troszeczkę, tak jak mówiłam, tutorial. Nie mogę mieć teraz łuku, muszę mieć tą rózgę. Teraz wam zademonstruję dlaczego, bo idę sobie tu. Tak, kompletnie zasłoniły ten tunel. Może możemy to przepalić. Dobra. Ku. No i teraz to przepaliłam. Przepaliłam, Boże. Spaliłam po prostu. Zaraz tu się gdzieś pewnie pojawią pająki. Tak, wiedziałam. Burn them! No i trochę podpalę tego pajączka.
efektowne są te, te czary. Są całkiem niezłe. Tak jak widzicie, ten napis tam vulnerable, czy jak to tam się mówi, to znaczy, że one są wrażliwe na to, nie? Na ten ogienek. To jest bardzo fajne. Bo je tak pięknie się pali. Sorki. Tak, powinnam się już napić, bo znowu mi zasyka w gardziołku. Coś dostałam nowego, prawda? No dobra. Co ja dostałam, powiedzcie mi. Bo już nie wiem. Dobra, nieważne. Wydawało mi się, że coś fajnego, ale chyba jakieś gówno. No i jeszcze muszę podejść bliżej, żeby to spalić. Byłam później w jakichś tam następnych tych dungeonach. To nie było takiego motywu z tym spalaniem. Dobra, jedź stąd. Ty też. O nie, jakiś cooldown jest. No dupa. Szkoda, że jest długi cooldown na to. Znaczy się, no może nie taki długi, bo widzicie, że już teraz mogę skorzystać, ale... lubię, jak takie podstawowe zaklęcia mają na przykład cooldown sekundę tylko. A jak już gram magami, to lubię, że... Właśnie lubię takie motywy jak... podstawowe jakieś tam na przykład pierwsze czy tam drugie zaklęcie, które dostajesz, albo które sobie tam jakoś odblokowujesz. Właśnie ma cooldown na przykład sekundę, a... W ogóle zmienię to na moje nożyki. Ma cooldown sekundy, a na przykład takie jakieś bardziej zaawansowane, zadające jakąś tam całą masę obrażeń, mają długie cooldowny. Więc, że wiesz, możesz na przykład rzucić... więc, że wiesz, może wiecie, że możecie sobie rzucić kilka tych zaklęć... dotarliśmy gdzieś tam. Właśnie, tak jak mówiłam, że rzucasz sobie kilka tych zaklęć w międzyczasie, jak ci się ładuje to potężne, które wszystkich wykończy, nie? Lubię właśnie coś takiego. A tutaj niestety tym się nie da tak spamować. Oj, tam gadają i gadają. Co mnie obchodzi, o czym zagadacie? Ja sobie wszystko od was zabiorę, ukradnę wam wszystko. Znaczy, oni tam coś mówili, że mogę sobie brać, co chcę. O Boże. No właśnie. Właśnie teraz on to powiedział, że mogę sobie wziąć wszystko. No właśnie chciałam wziąć, to mnie odciągnąłeś. Jezu, co za typ. Gnom jeden. Potrzebuję więcej pomocy. To jest świetne w ogóle, ta perswazja. On mi da coś więcej. No właśnie. No. No i muszę szukać tego Huga. Hugesa tego. In this world. Dobra, spadaj, dziadku. No i dajcie mi to, co tam było. Stare buty. No słupcie. Przydadzą się. Stare buty na stare nogi. Ha, ha. No dajcie mi to. Wiem, że skórzane jest mniej wytrzymałe, ale można szybciej zapierdalać. Ale jakoś mnie tam nie... Ja tak właśnie chcę być takim przyczajonym, zakutym mordercą. Jestem ciekawa, czy to się da. No niby właśnie o tej grze się mówi, że można być, nie wiem, rycerzo-magiem, albo rycerzo-łotrem, albo łotro-magiem, nie? Więc mam nadzieję, że to się wszystko uda. Mam jakieś nowe bronie? To samo? Dobra. Ustawmy sobie jednak ten łuk. Jakoś tak fajnie z łukiem. Na drugiej broni. I teraz... to jest to samo, po co mi to? Tego nie będę nosić. Tego też nie.
Później to wszystko sprzedamy, chociaż troszeczkę tam... Niewiele, bo niewiele, ale zawsze trochę kasy jest z tego. Dobra, nic nie ma w sumie. I to jest, tak jak mówiłam, wkurzające, że trzeba tyle się naklikać, żeby w tym ekwipunku coś tam pozmieniać. No i drepczemy dalej, szukamy Huga. Tak w ogóle ten odcinek będzie trwał wieki. A najwyżej trochę się go potnie na części. Bo chciałabym wyjść z tych tuneli. Wtedy skończyć odcinek. Dobrze, idziemy. A tak w ogóle mogę szybciej biegać, zapomniałam o tym. Zupełnie. No, pobiegam sobie troszeczkę szybciej. Idziemy do laboratorium. Tak, ładowanie. Idziemy do laboratorium, to będzie ten Hugo. Niech go Hugo. No i jest cutscenka. Jak ja ładnie idę. Taka zakuta. No i Hugo, mów coś do mnie. W ogóle zauważyliście, że moja postać nic nie mówi? Jakby straciła zdolność mówienia. You've made it. And look at you. Even with all you've been through. The Tuatha, your return from the dead. Please forgive me. You must be terribly confused by all of this. I am Fomorous Hughes. Fomorous Hughes. I'm in the laboratory at Alistar. Everything you see here is dedicated to one thing. The well of tak, dusza. Jezu, dusza. Studnia dusz. And you, you're my first success. Czy widzicie, koleś jest szalonym naukowcem. I sobie wymyślił, że będzie ludzi wskrzeszał. No i udało mu się, wreszcie mnie sobie wskrzesił. No, co tu się dzieje w ogóle? A chcą mu rozpieprzyć jego laboratorium, tak? Bo myślą sobie, że jest takim doktorem Frankensteinem. Jakie ładne te włosy, takie rude. Bardziej czerwone niż rude. No i co mam teraz powiedzieć? Let's go out, nie? No dobrze, muszę stayować safe. Tak. Jestem. Tak. I'm not certain what's caused it, but somehow. Somehow. Yes, as I was saying, I'm not sure what. No, nie jest pewien, ale coś się dzieje, coś się trzęsie, hałasy są. No niestety, to mi się nie podoba ta akcja. Tego wąsacza ratowałam, a potem go strzałą zabili. Ale patrzcie, szalonego naukowca. To jest po prostu masakryczne. Get out of here now! Tak mi się trochę ze Schwarzeneggerem skojarzyło. Follow the path to the town of Gorehart. Uwielbiam taki. Find Agath. He's a friend and he may be able to help. No matter what else, stay alive! No dobrze, przeżyję. No co ty myślisz, że chcę umrzeć? Przed chwilą mnie obudziłeś i już chcę umrzeć, oszalałeś. No patrzcie, szalony naukowiec. Jebudu. Wszystkich zabiję tym sztylecikiem. Wszystkich poranił i spierdala. Znaczy się, no, odciągaj ode mnie, wiadomo. To jest właśnie szalony naukowiec. Odważny jak cholera. Nie taka boi dupa jak ja, że muszę spierdalać, nie? Z budynku. O Jezus. No dobra, może niech to się nie wali na mnie, tylko niech to się wali za mną, co? Co za
gra, no ej, nie zawalać mi drzwi. Otwieram sobie drzwi i spadam dalej. Sorry, ale krata. No. Tak, chcę się move'ać faster. Dopiero teraz nas uczą, jak szybciej biegać. Przez cały czas mieliśmy się wlec jak takie żółwie. Ale ja wiem, że się biega. O Jezu. Wiem też, jak się obrywa kamieniem w łeb. Może tak troszkę przyspieszmy. Żeby tymi kamieniami nie obrywać. Właśnie. Aha, tu jest ten płata Soldier. Coś się z dźwiękiem stało. O, przylagował się dźwięk. Dobra. Ale gra działa. Jest okej. Aj, 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 nie widziałam ciebie. Nie, spadaj, spadaj, zostaw mnie. O Boże. Po prostu masakra. Ale jak widzicie, on miał niby przewagę, bo mnie zaczął atakować pierwszy. Ale dzięki temu, że miecze są wolne, a sztyleciki są takie błyskawiczne, ja mogę odzyskać, wiecie, dobrą pozycję w tej walce. A tu jest jeszcze jakaś skrzynka. I sobie mogę normalnie, ładnie radzić. Tak w ogóle grafika w tej grze jest cudna. Dlatego tak strasznie mi się tutaj przycina to wszystko. Chociaż karty graficzne nie mam jakieś tragiczne, jak już mówiłam. Niedawno ją zmieniałam. Bo stara mi się spaliła, jestem po prostu cudowna. Spaliłam kartę, wykończyłam ją. I znowu lag dźwiękowy. To jest przegięcie. Loot corps. Biorę wszystko. Coś z tą grą się dzieje niedobrego. O Jezu, to jest straszliwe. Ja tu nie idę. Nie. Zapomniałam, że to jest walka z takim dziwolągiem. Cholera jasna. Cholera jasna. Boję się. Jak on mi przypierdoli, to nie będzie śmiesznie. No właśnie. Dobra. Sorry za to głośne klikanie spacji, ale... Tak, to jest troll kamienny. Turlaj, 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 dropsa. O Boże, w ogóle co ja gadam? No, ten troll ma dużo HP-ków, jak widzicie. Trudno jest go rozpierdolić. Ale ja to ogarnę, spokojnie. Tak, spokojnie, ogarnę, spokojnie. Mana jest low. Wiem, że mana jest low, co mnie to... Ja to ogarnę. Najpierw tłata. Tłatę mordujemy. A tak w ogóle wycofujemy się na chwilę i zmieniamy tą drugą broń. Bo... Myślę, że tym można by go ładnie... zatłuc. Widzę, że to robi słaby damage, ale on chociaż płonie i coś mu jest... No kurde, to turlanie jest takie trochę do dupy. No dobra. Ale widzicie, że jest lepiej trochę. No widzicie, przychodzą mu za plery i go napier... sobie go bije ładnie. Ajdź. Nie
nie tak ładnie. No niech już mu zostawi. No jeszcze raz. F. To F jest piękne. To było piękne. Taki ładny finisher. I dostałam jakiś pierścioneczek, bardzo ładny. Akcesoria. I pierścioneczek daje 5 HP. Na ten paluszek. Chciałam wziąć na tą rękę, ale pierścionki to raczej na paluszek. I wychodzimy z tej durnej wieży. Zmieniamy broń na naszą ulubioną. Wychodzimy z durnej wieży, czy to... Boże, wieży. Nie wiem, czemu mówię wieży. Z tej durnej... Jezu, nie kopalni. No z tych podziemi, o Boże. Wieży. Ja nie wiem, co ja mam w głowie w ogóle czasami. Tu jest pięknie. Tu jest pięknie, mam laga i jest pięknie. Bardzo nawet pięknie. Dobra, możemy stąd zejść. I powiem wam tak, to było na tyle w tym odcinku. Spotkamy się tutaj w następnym odcinku i zobaczymy, co tam będzie się działo dalej. W takim razie zapraszam do subskrybowania, komentowania, dawania łapek w górę i pozdrawiam. Cześć!